No to siemaneczko, zimowa aura za oknem, auto porosło śniegiem, ho ho ho, jak widać. No nie będę ukrywał, że nie jeździłem nim od chyba nowego roku, jakoś chyba w ostatni raz nowy rok wracałem, a odpalałem go może z tydzień temu, akumulator już wtedy był cieniutki, teraz ciekawe co będzie, o ile w ogóle kluczyk wcisnę. Muszę trochę pokręcić, no jak widać swoje ostał. Dobry kluczyk, dobry kluczyk. No, odpalenie dzisiaj może nie być wcale takie łatwe jak się wydaje. Kurka, zamarz. No, puścił. Puścił skubany, aż uszczelkę przymroziło. Cholera, bez kitu, nie byłem w tym samochodzie chyba z tydzień. Odpalałem go tylko na chwilę, a i tak akumulator był słaby. Bo go nie wyciągaliśmy. Ale ponad 12 pokazuje, także jest dobrze. Dobra. Moment. Raz i dwa, sanie. Jak zrzucić ręczny jest. Zobaczmy, czy to zapali. Przypominam, z tydzień go nie paliłem. O, akumulator cieniutko. Już ponad 12 zrobiło się. Ledwo 12. Dobra, jeszcze raz. No, dobra, podciągnął paliwko i zaraz zapali. Stał trochę to paliwo, pewnie zeszło. Pompka raczej nie trzyma, zaworek mam założony, ale ten zaworek też nie jest taki pewny. Ale jak widać, wcale nie jest takie trudne odpalić. Malucha. Też jeszcze nie mamy takich mrozów, jest dopiero tam, nie wiem, z minus 3, minus 1, takie temperatury. Dopiero teraz weekend ma przyjść zimno. Zobaczymy, co będzie przy minus, nie wiem, 10. Zacznę wyciągać akumulator, no ale póki co jest ok. O, jak ładnie, proszę. Proszę bardzo, jaki syf. Wypłukuje gdzieś tam spod błotnika, tam są te fabryczne odpływy takie gówniane, których już co prawda nie mam, ale tam jest po prostu otwór. I ten syf cały tam gdzieś wypłukuje stamtąd. Wiadomo, popadało, tak samo jak tu. Spod uszczelki wszystko cieknie, to jest po prostu brud. I nic poza tym. Dobra. Ale chodzi elegancko. Na strzał prawie. Trzecim przekręceniem, jak na słaby akumulator. I fakt, że go mówię, nie odpalałem z tydzień, gdzie paliwa pewnie trochę cofnęło. To jest zajebiście. Już trochę ssania można spuścić. No i się trochę akumulator pobudzi do życia. Ale jest elegancko. Jest elegancko. Chodzi. Malina, ssanie prawie do końca już spuszczone. Spuszczę do końca, to na pewno będzie za słabo. No, nie mamy ładowania wtedy. O, no i elegancko. I nawet już wolne obroty trzyma. No proszę. No dobra, dajmy mu trochę. Niech sobie jeszcze chwilę pochodzi. Zobaczmy teraz. I teraz już na dotyk. Paliwko jest. Prąd jest, to już będzie palił. No i mówię, to jest eleganckie auto. Tylko z racji tego, że jest jaka pogoda taka jaka jest, to nie jeżdżę na razie. Bo staram się unikać jeżdżenia przy niekorzystnych warunkach, szczególnie z uwagi tego, że sól to się nadaje dobrze do zupy, a nie kurwa na drogi. Dobra, także tym pięknym występem kończymy ten film. Mam nadzieję, że go teraz zamknę. Ale raczej zamknę, jak go otworzyłem, to i go zamknę. No przecież. No. Tylko teraz mi nie wracaj. No, to nie będzie wcale takie proste. A! Wszystko się da, jak się chce. Dobra. Także kończymy. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.